Hej, w tym wideo pokażę Ci, jak blokować komórki w formułach. To, jak przydatne może to być w praktyce, pokażę Ci na przykładzie. Subskrybując mój kanał, pokażesz mi, że to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe. Mamy przed sobą nieaktualne już dane na temat zarobków dla kilkudziesięciu piłkarzy. Aby przeliczyć ich wartość z euro na złotówki, musimy przemnożyć przez siebie dwie wartości. Po wpisaniu formuły do komórki I5 przeciągamy ją na sam dół zakresu. Od razu widzimy, że nasze komórki zawierają błędy. Zaznaczamy dowolną komórkę i klikamy w pasek formuły. Dzięki temu widzimy, czy przypadkiem któraś z komórek nie zmieniła swojej pozycji. Przechodzimy do edycji formuły, która znajduje się na samej górze zakresu, gdyż to ją będziemy powielać. W tym przypadku chcielibyśmy uniemożliwić przesuwanie się komórki I2, a dokładniej zablokować ją w drugim wierszu. Według prostej zasady, aby zablokować komórkę w wierszu, należy przed jego numerem wpisać znak dolara. Dwukrotnym kliknięciem na pierwszą komórkę przeciągam formułę na cały zakres i sprawdzam, czy zablokowana komórka pozostała w prawidłowym miejscu. W kolejnym arkuszu znajduje się zestaw umiejętności znanego polskiego piłkarza. Naszym zadaniem jest, aby każdą z tych wartości zwiększyć o wartość z komórki C2. W tym celu ponownie w pierwszej komórce sumujemy ze sobą dwie odpowiednie komórki, po czym przeciągamy formułę do samego końca zakresu. Klikając na pasek formuły dowolnej komórki z naszego zakresu, widzimy, że czerwona komórka powinna zostać w kolumnie C. Przechodzimy do edycji formuły pierwszej komórki z naszego zakresu. Aby uniemożliwić komórce C2 zmianę kolumn, należy przed jej literą kolumny wpisać znak dolara. Po przeciągnięciu formuły wszystkie wartości z ósmego wiersza poprawnie się aktualizują. W trzecim arkuszu znajduje się lista kilkudziesięciu piłkarzy, dla których chcielibyśmy odczytać wartość balans znajdującą się w kolumnie L w arkuszu baza danych. W tym celu użyjemy formuły wyszukaj pionowo, która będzie wyszukiwać wartości z komórki C2 w zakresie kolumn od A do L w arkuszu baza danych. Po przeciągnięciu formuły zauważamy, że nasz zakres również się zmienił. Przechodzimy do edycji pierwszej formuły, ustawiamy kursor na nazwie naszego zakresu i wciskamy klawisz F4. Teraz formuła działa poprawnie. Odwiedź nasz fanpage na Facebooku, do którego link masz w opisie i przetestuj ten materiał na identycznym pliku.